moi kochani, witajcie serdecznie w piątek. Piątek, dobrego weekendu, początek. Taki miałam komentarz od mojej widzki, za który bardzo serdecznie dziękuję. Jestem pod sklepem, kupiłam sobie dwa uważanki. Jeden jest dla mnie, drugi jest dla mojej koleżanki. I kupiłam też czarne holsy, bo nie mam. Jadę do pracy, pędzę jak zwykle. Dzisiaj Agatka zawozi papiery do szkoły. Szykują się razem z Grzegorzem i Adusią, pojadą sobie do Kielc. Agatka jeszcze nie chce sama, słuchajcie, jechać do Kielc samochodem, gdzieś się jeszcze obawia. Woli w asekuracji osoby, wiecie, z większym stażem z prawem jazdy. Ja jadę do pracy, jest godzina 8, nie ma na co czekać. Jak zwykle w pędzie. Zobaczcie moje nowe pazury. Takie jakieś koralowo-różowe, takie wiecie, bardzo jaśniutkie, pięknie odbija ręka, jak jest opalona, także naprawdę super to wygląda. Dobrze, łączę się z Wami po południu, bezpośrednio po pracy, zobaczymy, co się będzie działo w tym dzisiejszym dniu. Halo, halo, moi drodzy, tutaj piątek, mamy weekend, wreszcie. Jest godzina 19, a Dusia będzie podlewać kwiaty. Piękną nową podlewaczką. Oprócz tego muszę znaleźć jeszcze swoją Madusia. Mama będzie miała starą. Ja będę mieć starą? Może być stara. Mama jest stara, podlewaczka jest stara. Tylko gdzie ta moja podlewaczka jest? Adusi kupiłam taką podlewaczkę za 12 zł. Także będziemy razem podlewały. Ja mam starą jakąś, słuchajcie, taką, o, taką starą, malutką podlewaczkę. Oprócz tego ktoś tu się za mną sktęsknił. Malwina, Malwina! Nalewaj, no to nalewaj. A ja jeszcze chwilkę pogadam, dobra? Aha, forsa. Oprócz przepięknej konewki zakupiłam dzisiaj nawóz do kwiatów. Zobaczcie, burza kwiatów, balkon, substral. To jest taki miks do wszystkich rodzajów kwiatów. Nie wiem, ile on kosztował. Kurczę, nie ma ceny. A paragonu też chyba nie wzięłam, litrowy, także wystarczy chyba na długo, długo, długo. Zabieram się za podlewanie, więc sobie zaraz wleję nakręteczkę. Zaniosę sobie, słuchajcie, tą butlę do garażu, tak żeby nie była dostępna tutaj gdzieś blisko. Wiadomo, dla bezpieczeństwa dzieci i słuchajcie, dla bezpieczeństwa kotów, żeby tu nic nie wylizały. Słuchajcie, to jest środek, wiadomo, nawóz nie do jedzenia ani do picia. Nie zmieści się, nie zmieści, super. Nigdzie się nie mieści. Może jednak tutaj. Co jeszcze, moi drodzy? Kupiłam dzisiaj Malwincia, kupiłam dzisiaj, słuchajcie, truskawki. Truskawki są po 14,50 kg. Kupiłam kilogram, tak, żeby, wiecie, kosztować jeszcze tego drogocennego owocu i przepysznego. I kupiłam też pół kilograma borówek. Borówki są po 32 zł kilo u nas w warzywniaku, także nadal bardzo, bardzo drogie. I będę robić ciasto, malinową chmurkę na niedzielę, bo jak pamiętacie, mam mieć odpust i na odpust ja piekę ciasto. Zresztą prawie na każdą niedzielę piekę ciasto, a zobaczcie, jak się gotuje moja kapustka, oczywiście przykryta, co by tej energii nie tracić poprzez pokrywkę. Spróbuję zamieszać tylko czym. Dobrze by było coś znaleźć. Proszę bardzo, mieszamy. Zobaczcie, kapusta na razie i boczek. No jest zdecydowanie za mało boczku, więc za chwilkę dokroimy kiełbaski. Ale chyba mam ją w zamrażarce, także muszę iść i ją wyciągnąć.
No niech się gotuje jeszcze. To prawda, jest już 9 wieczorem, ale przede mną kąpiel, także jeszcze troszkę zejdzie. Zdążę kapustkę skończyć, przygotować, dokończyć i jeszcze zaprawić koperkiem. Moi kochani, Ada się kąpie, także mam chwilę usiąść. Chciałam Wam pokazać, bo byłam dzisiaj w Chińczyku, czy w takim sklepie chińskim, i kupiłam Adusi skarpetki 9,90, kochani, i tutaj jest ile? 5 par? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Specjalnie wybierałam ciemniejsze, bo Ada chodzi, słuchajcie, w skarpetkach po domu i szybciutko mi te jasne skarpetki zabrudza i nie chce mi się szarować. I takie fajne, zobaczcie, ciemne, szare, z serduszkami, takie niby granatowe, niby morskie, czarne są, szare, jasne i różowe. Także taki pięciopak skarpetek, one są takie niby krótkie, niby nie krótkie, za 10 zł. Kupiłam też majciochy, ale nie będę już Wam pokazywać. Zresztą po 6,90 jedna para. I kupiłam rajstopki, takie 20 den. Tutaj jest na 1,28 m na 1,34 m. Ach, tak słuchajcie, na rozpoczęcie roku szkolnego, ewentualnie jeśli by się zdarzyło, że jest chłodno, a chciałaby sobie założyć jakąś spódniczkę albo sukienkę, czy pod kościółek, czy gdziekolwiek, to będę miała w razie czego takie awaryjne skarpetki, nie skarpetki, tylko rajstopki. I one kosztowały mnie 4 zł. I co jeszcze, kochani, kupiłam? Byłam dzisiaj na poczcie, wysyłałam list listem poleconym. I tam zauważyłam, że jest coś takiego jak moc ochrony, strong, komary, kleszcze, Wako, taka firma, słuchajcie, na kleszcze, na komary, jutro jedziemy na te jagody, chce się czymkolwiek popsikać. O, zobaczcie, tu jest korek, ile tych korków. I coś takiego właśnie zakupiłam, nie wiem ile to dokładnie kosztowało, ale za... Kochani, za list polecony plus to, plus jeszcze taki kupiłam magnesik, kochani. Kupiłam magnesik ze Świętokrzyskiego. Nie było takiego fajnego magnesiku ze Sędziszowa, czyli z takiej mojej najbliższej, większej miejscowości, więc kupiłam taki magnesik Świętokrzyskie. Powolutku pakuję i przygotowywuję paczkę na rozdanie. I chcę, żeby taki magnesik też się w tej paczuszce dla kogoś pojawił z mojego regionu. Także bardzo miła pamiątka będzie dla kogoś. I oczywiście kupiłam ten spray na kleszcze i komary Strong, czyli największa ochrona 5 z plusem. Dobra, dzwoni mój mąż, odbiorę i za chwilkę się znowu widzimy. Cześć, Rześko. Słuchajcie, moi kochani, jest dzisiaj sobota rano, jedziemy na jagody. Razem z Grzegorzem ubrałam się, słuchajcie, w długą bluzę, długie spodnie jeansowe i skarpetki, pełne buty. Liczę na to, że żadnych komarów i kleszczy nie będzie i że nazbieramy jagód i że w ogóle są, bo nigdy nie wiadomo, wybieramy się, ale nigdy nie wiadomo, czy te jagody będą. Wzięłam sobie też jeszcze drugą parę butów, bo nie wiem, czy jest czasem nierosa i nie przemokną mi te, co mam. A gumiaczków nie mogę gdzieś swoich znaleźć. Wzięłam sobie ten preparat na komary, także popsikamy się. I wiadereczko z kapusty kiszonej, takie 3-litrowe. I słuchajcie, jeżeli ja nazbieram 3 litry jagód, to naprawdę będę bardzo zadowolona. Wzięłam też rękawiczki lateksowe, bo nie chcę, żeby mi się ubrudziły ręce i paznokcie. Okej, jedziemy. Jest Rześko, jest chłodno, mam nadzieję, że nie będzie padać. Ciekawe, czy są jakiekolwiek jagodziny. Zaraz sobie obczajmy sprawę. Jeszcze przy brzegu to może nie być jagód, bo pewno wyzbierane. Żeby taki nie zbierać, nie?
No, tutaj zbierane. A tu jakieś pojedyncze tylko jagódki. No i co? No nie wiem. No jesteśmy na miejscu. Przyjechaliśmy tym razem do Chorzewy. Tak się nazywa to miejsce. Chyba miejscowość tutaj taka blisko Chorzewa. Są jagody, słuchajcie, tylko takie pojedyncze. Jak to się mówi, przezbierane. I widać od razu, że były zbierane zbieraczkami, bo są jagodziny takie uszkodzone. No nic. Nie ma co gdybać, trzeba coś działać, bo same nie wskoczą do wiaderka. Wypsikam się zaraz tym sprayem. Może dobrze, że nie jest gorąco, że jest tak rześko. Bo tak to, jak wiecie, byłoby gorąco. Do tego bluza, bo żeby przed komarami i kleszczami, to można by się, słuchajcie, zagrzać, zgrzać. Długo jeszcze? Okej. Okay. Uzbierałam 3 litry jagód. Jagody są przynajmniej moje, czyściutkie, obrane, że naprawdę będę miała niewiele rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi o dom. Także wystarczy je opłukać. Są oczywiście gdzieś jakieś pojedyncze listki, ale opłukam i słuchajcie, robię z nich drzem, bo potrzebuję tego drzemu później na bułeczki z jagodami. A drzem się doskonale sprawdza właśnie jako nadzienie tychże bułeczek. Troszkę jest komarów, ale wydaje mi się, że ten środek, który kupiłam, naprawdę dobrze działa, bo chyba mnie nic nie pogryzło. Założyłam też rękawiczki lateksowe, dzięki temu moje palce są w miarę czyste. Niestety spodnie już są brudne, bo tutaj klęknęłam, tam kucnęłam i przygniotłam jagody, więc spodnie są całe fioletowe. Jeszcze 15 minut i wracamy. Jeszcze bym chciała, słuchajcie, dzisiaj, kochani, kontynuować wiśnie, także będę jeszcze chciała sobie urwać wiśni i zrobić więcej drzemów wiśniowych. Nie wiem, czy dam radę, tym bardziej, że planuję na jutro upiec też ciasto i też to wymaga trochę czasu. No, zobaczymy. O, jak to jakoś niewyraźnie widać. Może dlatego, że pod słońce. A tam jest Grzegorz. I oprócz nas nie ma nikogo. Oj ty, jagodo, jagodo. A tutaj są moje jagódki, zobaczcie, tak jak mówiłam, jakieś tam pojedyncze jeszcze listki są. Nie jadłam, nawet nie spróbowałam ani jednej sztuki, ponieważ no, one są niepłukane. Ja wiem, że wcześniej to się rwało bezpośrednio z krzaka, ale tak się dużo mówi o tej bąblownicy. To jest jakaś choroba właśnie jelit, nieumytych leśnych owoców. Ją przenoszą najprawdopodobniej lisy, które tutaj, wiecie, biegają, sikają, to tu, to tam, więc dla mojego zdrowia nie jadłam ani jednej jagody, aczkolwiek podejrzewam, że Grzegorz coś tam podjadał. Dobra, dozbieram, słuchajcie, do pełna i zbieramy się. A ktoś, jeśli ktoś nie był, nie widział, jak wyglądają jagodziny, zobaczcie, tak to wygląda. Bardzo podobne do borówek. Wystarczy zebrać. No i oczywiście za darmo. I to jest najfajniejsze właśnie w tym, że możemy korzystać z tych dóbr lasu i oczywiście bezpłatnie. Zobaczcie, mamy jagody opłukane, obrane. Ja już troszeczkę je obgotowałam. Kurczę, jak ja domyję ten garnek, ale on też był już taki, wiecie, stary ten garnek, troszeczkę już taki zdezelowany. Zaraz do tych jagód, kochani, wrzucę kilogram cukru,
Soku cytrynowego nie będziemy dodawać, będziemy dodawać żel fiksy. I do słoików i mamy piękny drzemik jagodowy, idealny do bułek jagodzianek. Moi drodzy, zobaczcie, ile drzemów mi wyszło. Dzisiaj robiłam drzemy z wiśni, z naszych jagód, które dzisiaj zbieraliśmy. Sprawdźmy, zobaczcie, pięknie się zsiadły. Bardzo pracowity dzień, ale na szczęście się udało.